Cześć. Dzisiaj w tym rejonie tutaj robimy. Tu jest poplan obok na polu. Także jak będzie czas, to zajdę. Tam zobaczę. A tutaj miałem pierwszy sygnał i wyskoczyła taka plomba solna. Tak ona wygląda. Sobie. Może teraz pokażę. O, dobra. Jakby coś jeszcze było, to się odezwę. To na razie tyle. I tutaj kolejny sygnał. Wyskoczył taki mały kawałek łuski. Tak on wygląda. Tutaj teren znany, bo już niejednokrotnie tutaj chodziłem. I zawsze coś wyskakiwało, no i nawet dzisiaj wyskakuje, widzę. Dobra, jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Także to na razie tyle. I do następnego. I tutaj kolejny sygnał i kolejna znajdka. Tak, i sobie guzitek. Tak on wygląda. O. Dobra. Idziemy tutaj w tym kierunku dalej i zobaczymy, co jeszcze wyskoczy. To na razie tyle. I tutaj kolejny sygnał. I dupko od łuski wyskoczyła. Czyli tak sobie ona wygląda. Pokażę ją tak. O. Dobra. Tak to wygląda. Jakby coś jeszcze było, to się wygląda. Na razie. Tutaj kolejny sygnał. I wyskoczyła kolejna taka mała dupka. Tak ona wygląda. Tak to mniej więcej sobie wygląda. Dobra. Pogoda dzisiaj taka lekko wiana w miarę. Niedługo tam tą kukurydzę zaczną kosić. Także będzie można wejść. Ja też już chodziłem zresztą. Tylko ciekawych rzeczy wyskoczyło. I tu myślę, że coś będzie. W ubiegłym roku chyba tam, bodajże na tamtym polu, tam gdzie jest ten poplun, to znalazłem chyba na raz, znalazłem, no tak nie na raz, ale trzy sreberka, jedno było gdzieś tam w tamtym miejscu, a dwa były razem zlepione pod, prawie że przy drodze. Także no to dokładnie w sumie dzisiaj chyba mija rok od tego momentu. Dobra, to na razie tyle, tu kolejny sygnał i wyskoczył taki kawałek ozdoby jakby. Tak on wygląda. No, tak pokażę. O. Dobra. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Także do następnego. I tutaj kolejny sygnał i coś takiego teraz wyskoczyło. Taki jakiś gruby, nie wiem czy nie element od harmoniki, ale taki gruby, to nie wiem. Może od jakiejś dużej harmoniki. Tak on wygląda w każdym razie. Dobra, idziemy dalej. I zobaczymy, co nam jeszcze dzisiaj Dzionek przyniesie. Także do następnego. Tutaj kolejny taki mały guziczek wyskoczył. Tak on wygląda.
Dobra. To na razie byłoby tyle. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę. Na razie. W końcu mamy pierwszą monetę. 10 szeningów cynkowe, jak widać. Nawet tam taki nawet. Głęboko nie leżało, także także może być. Tak wygląda. Dobra. To na razie byłoby tyle. Także do następnego sygnału. I dobra, teraz jesteśmy teraz na tym poplonie. Tu gdzie w ubiegłym roku te sreberka znalazłem, to gdzieś tam mniej więcej było. Tu miałem sygnał i wyskoczyło takie kółeczko. Tak ono wygląda sobie. Dobra. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Także do następnego. Tutaj kolejny sygnał. Cały czas na tym poplonie. I kolejna dupka rusza dzisiaj. Tak wygląda. No dzisiaj jakoś to mówię idzie, mimo tylko, że w monet, no tylko jedna, ale jakoś idzie. To jest najważniejsze. Dobra. Jakby coś jeszcze było, to oczywiście się odezwę. Także do następnego. Jesteśmy teraz na takim polu obok. Przy drodze. A to pole też obchodziłem kilkakrotnie. I tu miałem sygnał. Pierwszy na tym polu dzisiaj. I mamy kolejną monetkę, czyli 50 groszy. Ale stan strasznie zjechany. 50 groszy PRL-ka oczywiście. Stan naprawdę, naprawdę agonia. Ziemia tutaj nie posłużyła chyba na tą monetę. Naprawdę stan jest agonalny wręcz. Dobra. Jakby coś jeszcze było, to będę nagrywał. Jak nie, to spotykamy się przy podsumowaniu. No ale mam zamiar tu jeszcze wrócić tędy. Także myślę, że coś będzie. To do nas tu kolejny sygnał. Teraz na tym poplonie jesteśmy. I wyskoczy taki kawałek ołowiu. A pada teraz. Pogorszyła się pogoda. Tu jest, tak wejdę, zobaczę na ten poplon. Jak coś będzie, to będę nagrywał. Także do następnego. Tu jeszcze jeden sygnał. Wyskoczył taki odłamek mały. Tak sobie on wygląda. Dobra. To na razie tyle. I do następnego. Ewentualnie do podsumowania. Na tym poploniku wyskoczyła kolejna monetka. Czyli 10 groszy PRL-ka. Tak wygląda. To jest chyba rocznik 67, 1967. Tak sobie ona wygląda. Dobra. Troszeczkę spada, ale jeszcze obejdę tak do końca tą rajkę, co idę, i następną, i raczej już będę kończył. To na razie. I tu kolejny sygnał. I coś takiego teraz wyskoczyło. Tak to sobie wygląda. Mgli trochę. No nic, dobra. Ja postanowiłem jeszcze obejść jedną
Dobra, i następna na tym poplonie. Także zobaczymy, co jeszcze będzie. To na razie. Podsumowując dzisiejszy dzień, no, wyskoczyło tak, 3 monety. Pierwsza to 10 feningów. 44 złoty na pewno. Druga to była dojechane 50 groszy. Straszny stan. Straszny stan, mówię. Trzecia to 10 groszy PRL-ka 67. I tak jeszcze to tutaj dwie dupki od łuski, to kołko i takie dwie małe dupeczki od łusek. Ta i ta. Ta ma chyba nawet jakieś... Nie, nie ma. Myślałem, że ma jakieś sygnatury, ale nie ma. I na początku no ta plomba solna. Kawałek ołowiu. Kawałek ozdoby. Tutaj guziczek, grzybek jakby. Tutaj też. Tu taki elemencik. No i coś takiego. Taki odłamek jakby. No i też coś takiego. Taki jakby, nie wiem, kawałek. Duży kawałek od harmonii chyba, czy czegoś tam, nie wiem dokładnie. Tak to wygląda. Także dzisiejsze wykopki troszeczkę więcej dały znajdek jak wczorajsze. No i trwały nieco krócej niż wczorajsze. Dobra, to by było na razie tyle. Pozdrawiam, do następnego. Trzymajcie się, dasz dół i cześć.